I czy ten trend net zero jest zagrożeniem dla przemysłu stalowego i wydobywczego? Ta metodologia definiuje, w jaki sposób firmy powinny podejść do redukcji emisji CO2 i również w jaki sposób dostosować się do tej gospodarki przyszłej niskoemisyjnej. I teraz wiemy, dlaczego tak wiele przedsiębiorstw wyznacza sobie 2030 jako cel. I co to oznacza dla nas coś takiego? No najprawdopodobniej będziemy monitorowani, aby odpowiednie organy i nasz ambitny ubezpieczyciel wiedział, jaki zostawiamy ślad węglowy. To już się zaczyna dziać. Mastercard, która wprowadziła program monitorowania śladu węglowego, jaki zostawiamy my jako klienci. Firmy będą się do niego podłączały, będą spełniały te wymagania ESG, ale dlaczego tak naprawdę? Co się stanie, jeżeli te firmy tego nie zrobią? Przedsiębiorstwa robią te rzeczy po to, aby mieć dostęp do taniego kapitału w przyszłości i niski koszt obsługi długu. Trend net zero to jest tak naprawdę doskonała maszynka, będę tutaj bezpośredni, doskonała maszynka do pozyskiwania funduszy i zarabiania pieniędzy na rynku. Jest to nowy, olbrzymi, potężny rynek, który dopiero się buduje. I wszystko to jest dostępne tylko wyłącznie pod szyldem ESG. Dlatego te zarządy korporacji, wielkich korporacji, tak koncentrują się na ograniczeniu emisji CO2. Firmy, które nie wprowadzą planów redukcji CO2, będą opodatkowane, ostatecznie najprawdopodobniej wyeliminowane z rynku. Fabryka kredytów węglowych nazywa się Southern, czyli południowy kardamon i jest zlokalizowana w Kambodży. No w porządku, to w takim razie dzisiaj poopowiadamy sobie o bardzo gorącym temacie, który rozgrzewa umysły rządzących na całym świecie, umysły rządów, umysły korporacji, no i który jest z nami już od wielu lat, a mianowicie o trendzie zeroemisyjności, co on tak naprawdę oznacza,